Bytom jest kolejnym miastem, które zamierza dofinansowywać leczenie niepłodności metodą in vitro. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji, choć trzeba przyznać, że jednomyślni nie byli. Paweł Jędrusik. Bytom zamierza finansować program leczenia in vitro w latach 2023-2026. Już w sierpniu bytomscy radni zabezpieczyli na ten cel 650 tysięcy złotych. Z programu przez 3 lata będzie mogło skorzystać 35 par. Bytom dołącza do grupy miast, które prowadzą taki program in vitro i pomagają parom, które jak do tej pory bezskutecznie starały się o potomstwo, i myślę, że to jest bardzo cenna i ważna inicjatywa, szczególnie w czasach, kiedy mamy ogromne kłopoty z przyrostem naturalnym. Program powinien ruszyć w przyszłym roku. Pierwszym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na jego wykonawcę. Będzie on dopiero wdrożony po wyłonieniu w drodze konkursu operatora tego programu. Najważniejsze to w tym programie, że dofinansowanie będzie wynosiło do 6 tysięcy złotych, nie więcej niż 80% całej procedury. W trakcie głosowania nad finansowaniem programu in vitro radni nie byli jednomyślni. Za głosowało 15 osób, przeciwko było 8, a jedna osoba się wstrzymała. Ja rozumiem też dramat ludzi, którzy chcą, a nie mogą zajść w ciążę. Ale to nie jest jedyny sposób do tego, żeby w tej ciąży zajść, bo pamiętajmy o tym, że tutaj też dochodzi kwestia moralna i etyczna, bo tutaj dochodzi do powstania zarodka. W bytomskim programie leczenia in vitro będą mogły wziąć udział pary z Bytomia, które rozliczają w tym mieście podatek dochodowy. Kolejnym warunkiem jest odpowiedni wiek. Kobiety muszą mieć minimalnie 20, a maksymalnie 40 lat.